Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, kogo powinniśmy traktować jako przyjaciela, Rosję czy Ukrainę. Od wybuchu wojny, a w zasadzie od tego pierwszego początku, czyli 2014 roku, śledzę różne teksty, może nie wszystkie, ale dużo tekstów na temat wojny Rosja-Ukraina. No i ze zdziwieniem wciąż przecieram oczy, że ci, którzy piszą te teksty, dzielą się na dwie grupy. Jedni są gorącymi zwolennikami Ukraińców, drudzy są gorącymi zwolennikami Rosji. Tych zwolenników Rosji jest mniej i są zwalczani oficjalnie i nieoficjalnie, no ale w każdym razie są i nie ma jakby trzeciej drogi. I to mnie zastanawia. W ogóle robię ten program dlatego, że ostatnio dostałem takiego bardzo obszernego maila, gdzie jedna pani mnie przekonuje, że ja jestem zwolennikiem Ukrainy, że dałem się zwieść informacją na ten temat, że robię błąd, że powinienem wspierać Rosjan, a nie Ukrainę. No i znaczy zobaczmy, w ogóle jakoś w Polsce to było zawsze jakaś dziwna sprawa, bo już w okresie, od okresu międzywojennego jakby elity polskie, elity jak dla mnie w cudzysłowie, podzieliły się na proniemieckie i prorosyjskie. I tego też nigdy nie rozumiałem, bo jeżeli spojrzymy na Polskę pod kątem sąsiadów, no to i spojrzymy na to i historycznie, i dziś, no to jakich mamy sąsiadów? Niemcy, którzy zawsze nam zagrażały i dzisiaj nam też zagrażają i chcą nas sobie podporządkować. Na tysiąc różnych sposobów chcą nas słamsić, zdeptać, opanować, przejąć nasz majątek. Później Litwa, tak po kolei, znaczy no niby Rosja albo Kaliningrad, ale zacznijmy od Litwy. Litwa, która od, znaczy Litwę zamieszkują znaczące siły, czy są w niej od lat, od początku XX wieku znaczące siły antypolskie, które na siłę chcą zrobić z Litwy jakiś taki naród jednolity i tą jednolitość budują na antypolskości. I to dawało sobie znać w różnych momentach po 1989 roku w różny sposób. Teraz jakoś o tym nie słychać, ale być może właśnie ze względu na wojnę o Ukrainę to się wyciszyło, a może tam przyszli nowi politycy do władzy, nie wiem, trzeba by to sprawdzić, znaczy ja musiałbym to sprawdzić, żeby tutaj się jakoś wypowiedzieć na ten temat. Później Białoruś, której nigdy nie było antypolskich jakichś nastrojów i tendencji. W 1989 Białoruś była otwarta na Polskę, bardzo pozytywnie. Później zaczęła się zamykać, no bo to myśmy robili z Białorusi wroga. Mówiliśmy o totalitaryzmie, było to hasło, jeżeli nie Unia Europejska, to co, to Białoruś. Nie podejmowaliśmy, nie próbowaliśmy nawet podejmować jako państwo żadnej współpracy z Białorusi. Białoruś nie istniała, a jak istniała, to negatywnie. I to jest zadziwiające, bo mieliśmy szansę zbratać się z Białorusią. Być może to nawet zmieniłoby jej losy, zmieniłoby rządy. Później Ukraina, która tradycyjnie była antypolska, prawda? Budowana na wzorcach kulturowych, na literaturze, w ramach której się mówi rzezać Lachów. Oczywiście na Ukrainie są różne tendencje, są co najmniej trzy Ukrainy, zachodnia najbardziej antypolska, środkowa taka bardzo umiarkowana i wschodnia, gdzie temat Polski nie istnieje i ta środkowa i wschodnia Ukraina tam często
widzi się te antypolskie i potępia te antypolskie tendencje Ukrainy Zachodniej. Z tym, że ta Ukraina Zachodnia wciąż dominowała, prawda? Bandy UPA, UON i tak dalej, i tak dalej. No i mamy wielkie państwo, silne państwo było, tak? Które jakoś nam zaczęło zagrażać, czy jakoś nam zagraża. No i jeszcze jakby pominąłem Rosja, której, no wiadomo, historia była taka, że zawsze wszelkie zło, zbrodnia, zniewolenie płynęło z Rosji i z różnych wypowiedzi różnych polityków, ideologów, teoretyków wynika, że ta postawa się nie zmieniła, wręcz się umocniła. Później mamy Słowację, która mogłaby mieć różne pretensje do Polski, ale ich nie miała, nie ma. O jakich pretensjach myślę? Słowacja była pod okupacją przez 800 lat. Mieli państwo wtedy, kiedy myśmy byli ochrzczeni, wtedy, kiedy myśmy jeszcze żyli w lesie, państwa nie mieli i nie byli ochrzczeni. Później utracili to państwo i później byli pod rozbiorami, no i gnębili ich różni. Austriacy, Węgrzy, ale było tak i Polacy. Zetknąłem się w szczątkowym stanie z taką sytuacją w Tręcinie, gdzie Tręcin ma taki wielki, piękny zamek. Przy tym zamku jest restauracja, zamek na górze. No i danie specjalne tej restauracji to język Hedwigi Topolskiej. Czyli język Jadwigi Topolskiej, Polki. To była pani na tym zamku i podają język chyba wieprzowy na ostro. Prawda? No i tam się śmieli miejscowi, że ona miała bardzo ostry język i zalazła za skórę okolicznym mieszkańcom. I takich panów polskich na Słowacji trochę było. Prawda? Z tego powodu mogli być. Mieć jakieś pretensje, traktować Polaków jako okupantów, ale nie ma. Zawsze stosunek Słowaków do Polaków był pozytywny, na czym dobrze nie wychodzili, bo na przykład Kościół słowacki prześladowany przez komunistów bardzo ostro, prawda, tam zostały likwidowane seminaria, nie było biskupów. Nie było, zlikwidowane zostały zakony, nie można było odprawiać mszy świętej. Mszy święte były odprawiane w lasach, albo nawet mi opowiadali Słowacy, że ksiądz potrafił w restauracji przy stoliku odprawić mszę świętą dla trzech osób czy czterech osób, tak że nikt w tej restauracji się nie zorientował, że to jest msza święta. Oczywiście nie mieli żadnej literatury. No i teraz słowacki kościół zwracał się o pomoc do Polaków, do polskiego kościoła i tą pomoc uzyskał przede wszystkim z Krakowa, czyli najgorsze możliwe środowisko modernistyczne, lewicy spod znaku Unii Wolności, spod znaku masonerii, spod znaku Platformy Obywatelskiej. I tak ci polski kościół tak pomagał tym Słowakom, że tradycyjna, głęboka wiara ludu słowackiego została ustawiona w kierunku modernizmu. Znaczy, takie stały się uczelnie katolickie i no im dalej co prawda im dalej na południe, czy im dalej na północ, im bliżej gór, górale Słowacy, no to jeszcze tradycyjna wiara. No ale w każdym razie ze Słowacją moglibyśmy się przyjaźnić, współpracować i tej przyjaźni nie było, nie ma. A wiedza Polaków o Słowacji jest żadna. Ja się zapoznawałem z literaturą słowacką dzięki wydawnictwu Śląsk, które aktywnie działało w tej perspektywie za czasów komuny, tłumacząc i wydając perełki literatury słowackiej, prawda? Ale to było wtedy w minimalnych nakładach, więc żeby dotrzeć do tych perełek, żeby to poczytać, to musiałem przeszukać antykwariaty. No i Czechy, z którymi stosunki nam się układały w sposób mieszany, raczej negatywny. Wystarczy zajrzeć choćby do książki Gustawa Morcinka, powieści Gustawa Morcinka dla młodzieży Czarna Julka, czy do jego
wielkiej, wspaniałej powieści, która powinna być w lekturach szkolnych, Wyrąbany chodnik, jedna z najbardziej patriotycznych polskich książek. I w obu tych książ z obu tych powieści dowiadujemy się o czymś, o czym nie bardzo wiemy skądinąd, prawda? O tym, że Czesi byli bardzo aktywni i agresywni na Śląsku. I czechizowali Polaków, prawda? Czyli na przykład Czesi byli właścicielami wielu, bo im się pod zaborem austro-węgierskim dobrze działo i było tam dużo bogatych ludzi. Oni kupowali kopalnie na terenie nieistniejącej wtedy Polski, zatrudniali Polaków i efekt był taki, że jak któryś górnik chciał zostać sztygarem, chciał mieć wyższą pensję, no to musiał posyłać dzieci do czeskiej szkoły i się czechizować. I próbowali z Polaków zrobić Czechów tak na siłę, w takim germańskim stylu. Poza tym Czesi są strzelenie proniemieccy, co no, ich jakby odsuwa od Polaków, prawda? Pamiętam, rozmawiałem z jednym z narodowców czeskich, to powiedział mi dwie rzeczy, które mnie zaszokowały. Pierwszą, jaką powiedział, że jak jest narodowcem, no to ceni słowiańszczyznę. Największym, najwspanialszym narodem wśród Słowian są Rosjanie, więc Rosjanie powinni być liderami Słowian i powinniśmy za nimi podążać. Rosjanie są good. Co ciekawe, Niemcy też są good. No to jest to typowo takie podejście niemiecko-rosyjskie. Niemcy są prorosyjscy, Rosjanie są proniemieccy i by się dawno zjednoczyli, gdyby nie po drodze ta obrzydliwa Polska. I ten narodowiec też mi powiedział, jak go zapytałem, największa zbrodnia II wojny światowej, to powiedział bombardowanie Drezna. Znaczy ten nalot dywanowy na Drezno, gdzie znaczna część miasta została zniszczona i znaczna część mieszkańców zginęła. Szczęka mi opadła, bo my takich skojarzeń nie mamy, prawda? Bombardowanie Drezna w kontekście choćby Oświęcimia czy Powstania Warszawskiego, to jest coś, czego się nie pamięta, nie bierze pod uwagę. No i teraz ostatnio Czesi nam też próbują nam zrobić krzywdę, prawda? Chcą, żeby zamknięta została wielka kopalnia w Turowie, żeby setki tysięcy ludzi, Polaków straciło pracę. Znaczy, kiedyś spotkałem się z taką czeską koncepcją, wyznawaną przez niektórych Czechów i niektórych Polaków, o takim bliskim zjednoczeniu Czech z Polską. Był taki trend w Czechach, który polegał na tym, że Czesi mają jakiś kompleks i kompleks braku morza i, no, i jeżdżą na to morze jak tylko mogą, no, głównie nawet Czarne Morze. Ale wielu polityków, różnych teoretyków czeskich jakby wskazywało drogę do tego, żeby Czechy miały dostęp do morza, czyli przez Odrę, prawda? Odrę połączyć z Czechami i duże statki mogłyby pływać tamtędy, jeszcze większe czeskie statki mogłyby mieć port gdzieś tam w Szczecinie czy w Świnoujściu, tylko to zakładało oczywiście przyjaźń polsko-czeską i ścisłą współpracę z Czechami. My też mamy trochę za uszami w stosunku do Czechów, no, kwestia Zaolzia, kwestia tego, jak się odnosimy do Czechów, choćby te nasze piosenki o Czechach, czy wyśmiewanie języka czeskiego, to określenie pepiczki i tak dalej. W każdym razie, wracając do tego zasadniczego tematu, bo tutaj chciałem pokazać pewną mapę przyjaźni i nieprzyjaźni, że możemy się nie obawiać, teraz już możemy się obawiać, ale mogliśmy się nie obawiać Białorusi i Słowacji, ostrożnie z Czechami, ostrożnie, bardzo ostrożnie z Litwą, no i pozostali sąsiedzi, obawa, prawda? Stałe zagrożenie historyczne i teraźniejsze i przyszłe ze strony Niemiec, Rosji i Ukrainy. Rosja z Ukrainą, jak się biją, no to
ja wypowiadałem się w taki sposób, jakbym był za Ukrainą, według niektórych widzów, ale nie chodziło o to, że jestem za Ukrainą, tylko chodziło o to, że Rosja napadła na inny kraj, chciała mu zabrać niepodległość, zaczęła mordować ich obywateli, zaczęła stosować takie reguły wojny nieludzkiej, reguły ocierające się, przynajmniej ocierające się o ludobójstwo, łamiące wszelkie normy. To tylko o to chodziło. Natomiast z naszego punktu widzenia polskiego narodowego racji stanu, no to ta wojna, można ją oceniać w ten sposób, że dwa państwa, dwa narody, które nam jakoś zagrażają i mogą nam w sposób wielki zagrozić w najbliższej nawet przyszłości, że one się osłabiają przez tą wojnę. Prawda? Nie brałbym strony Ukraińców, nie brałbym strony Rosjan, natomiast patrzyłbym po ludzku, patrzyłbym z punktu widzenia moralnego, z punktu widzenia chrześcijańskiego na to, co się dzieje, bo nie bardzo rozumiem katolików, którzy rękami i nogami podpisują się pod postawą prorosyjską, jakby ignorując łamanie prawa, zbrodnie rosyjskie i krzycząc o zbrodniach ukraińskich. Ja nic nie wiem o zbrodniach ukraińskich. Pewnie były, pewnie są, może są, ale co do zbrodni rosyjskich nie mam wątpliwości. Nikt chyba nie może mieć takich wątpliwości. Znaczy, co do zbrodni ukraińskich, to wiem o tych zbrodniach wobec Polski. Prawda? Bo Ukraińcy wobec Rosji, jak wiele na to wskazuje, zachowują się jak cywilizowany naród. Nie dlatego, że są cywilizowanym narodem, tylko dlatego, że inaczej nie mogą, prawda? Bo idą, znaczy bez wsparcia Zachodu daleko by nie zaszli, a ten Zachód, opinia publiczna na Zachodzie, która się tam jakoś liczy, no, wymaga takiej postawy humanitarnej, prawda? Bo być może, zapewne, gdyby Ukraina i Rosja walczyły w oparciu tylko o własną broń, to być może Ukraińcy wściekli zbrodniami Rosji na terenie Ukrainy, bombardowaniem cywilnych obiektów, domów, szpitali, szkół, robiliby to samo w odniesieniu do Rosji, być może w bardziej okrutny sposób, no ale nie robią. Prawda? Czyli ja bym powiedział tak, że polska narodowa postawa jest taka, że no nie widzimy przyjaciół ani w Niemczech, ani w Rosji, ani w Ukrainie. Nie bardzo widzimy ich na Litwie. No teraz, jeżeli chodzi o państwo, to nie widzimy ich i na Białorusi. I jakie stąd wnioski, prawda? Znaczy, trzeba o tym pamiętać, prawda? I tak należałoby podchodzić, i tak pewnie powinna wyglądać polska polityka. Tym bardziej, że no choćby ostatnie to wystąpienie ministra spraw zagranicznych Ukrainy dla wszystkich było kubłem wody, nawet PO tak to się prezentowało jako przerażone, zgorszone, które na to nie pozwoli, żeby Wołyń, zbrodnię wołyńską i akcję Wisła zrównywać i mówić, że jest jeden jeden i nie mamy o czym rozmawiać. To jest przerażająca postawa, która wskazuje na to, że współpraca Polski z Ukrainą no nie, prawdopodobnie do nikąd nie prowadzi. No i ostatnia kwestia, kwestia tej nowej mniejszości ukraińskiej na terenie Polski. I wspierane to jest i przez PiS, i przez Platformę Obywatelską, i argumentacja tutaj jest, że brakuje nam rąk do pracy, i tu same ręce do pracy się pojawiają, jakby nie bierze się pod uwagę doświadczeń historycznych tego, że państwo jednolite narodowo inaczej, lepiej funkcjonuje niż państwo posiadające, liczące mniejszości narodowe, tym bardziej jak te mniejszości narodowe są. Będą zawsze mniejszościami i będą zawsze antypolskie. Więc oczywiście jestem za tym, żeby
tej mniejszości ukraińskiej w Polsce nie było, żeby ją ograniczać, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ona się tutaj zagnieżdżała, żeby się zwiększała. Na początku wydawało się, że jest taki argument, że oni muszą uciekać przed wojną, tylko teraz widać, że nie bardzo. Musieli, mogli uciekać przed wojną ze wschodniej Ukrainy do środkowej czy zachodniej Ukrainy i mogliśmy ich w tym wspierać, to znaczy wspierać w tym sensie, że jak ludzie potracili domy, potracili pracę, potracili dorobek całego życia, no to można im pomóc, czy należałoby im po chrześcijańsku, czy po sąsiedzku pomóc, że może by to zmieniło jakieś postawy wobec Polski Ukraińców, ale pomóc im tam, a nie tu, to tak jak z tymi uchodźcami z Afryki czy z Azji, że należałoby im pomagać, ale tam, a nie tu. Dziękuję bardzo.